Siemanko, z tej strony Kratkio, witam was w kolejnym filmie na moim kanale i witam was w Deltarune. Że na specjal 100 subskrypcji. Bardzo wam dziękuję, że wbiliście 100 subskrypcji. Co prawda nagrywam to na zapas, w momencie jak ja gram tą grę, to jeszcze tych 100 subskrypcji nie ma, no ale no wiadomo co chodzi. Tutaj z nim zostawcie lajka i suba, bo dobijamy teraz do 200 subskrypcji. Mam nadzieję, że wam się film spodoba, a teraz lecimy. Twoja wyśmienity twór. Teraz będzie odrzucony, ponieważ nikt nie może wybrać, kim chce być w świecie. Wiedziałem! Twoje imię jest... Chris. Wiedziałem, po pierwsze wiedziałem, że to będzie gdy tak nazwa, ale wiedziałem, po prostu byłem pewien w kreatorze, że to będzie... że zmarnujemy tutaj 8 minut nagrywki zmarnowane, noż ja nie mogę. Chris, jeśli nie wstaniesz, spóźnisz się do szkoły. Poczekam na ciebie na zewnątrz, ok? Dobra. Chris. Przychodzi się na strzałkę, dobra. Co to za klatka? Co za mną śpi? Czemu tu są nogi pod łóżkiem? Czemu to jest komputer w tej grze? Halo? Lustro działające. Jak to się wchodzi w interakcję? Aha, na enterze się, dobrze. Wchodzi się na enterze. Ten kaktus nie ma za dużo do powiedzenia o nim. To jest nasz pokój. Dużo książek. Tales of Snails, a story book. Książka o ogonach, książka interesująca o ogonach ślimaków. Ślimaki nie mają ogona. Okej. Okay. Dobra, co my tu mamy? Ładne to jest wszystko, postarali się. Uwielbiam pixel arty swoją drogą. Chris, tu jesteś. Może jeszcze ci się uda dojść do szkoły. Chris, bardzo piękny dzień jest, prawda? Mam nadzieję, że taki będzie, kiedy Ariel zastanowi w przyszłym tygodniu. Zastanawiam się w jakimś uniwersytecie. No mi to przypomina cutscenki z FNAF-a 4. Za rączkę.
I do szkoły. A właśnie się skończył rok szkoły. Okej, czy ktokolwiek ma... O, Chris! Myśleliśmy, że nie będzie ci dzisiaj. Robimy w tym miesiącu projekt grupowy. Więc znajdź sobie teammate'a, partnera. Crisp. O, Wexus. No, ma teammate'a. Też ma teammate'a. Kolejny też ma już gościa do grupy. Dobra, może ja pójdę na sam koniec i się tego gościa spytam. Jesteśmy niesamowitym duo od pierwszej klasy. Aha. Aha, też ma teammate. Hej, Chris, co tam u ciebie? Czy zgubiłeś swój ołówek ponownie? Proszę, możesz wziąć sobie Candy Cone'a. Takiego cukierka. Z jakimś... Co? Chcesz być partnerami? Sorry, już się ktoś mnie zapytał. Ale możesz się spytać gościa, nauczyciela? Nauczycielka, czy możesz zrobić sobie grupkę z trzech? Mogę się zapytać, jeśli jesteś pewien. Okej, możesz się zapytać. Pani Alphys, czy jest to w porządku, jeżeli będziemy mieli grupę trzech osób? Słucham, co? Nie zgadzam się. Dlaczego? Chris nie ma partnera. Noel, co masz na myśli? Właśnie powiedziała, że jest to okej, żeby być samym. Naprawdę tylko chciałam wiedzieć, czy... Noel, czy możesz mówić głośniej? Cześć, Suzy. Czy jestem spóźniona? No, jest 14 na zegarze. Nie, jest okej. My tylko wybieraliśmy tych gości do grupy na projekt, ale... Suzy, jesteś z Chrisem. Super. Teraz, kiedy wszyscy są razem, zrobimy... wypracowanie. Czy ktokolwiek widział kredę? To trzeci raz, kiedy zniknęła i czy... Nie mogę. Wiecie, nie mogę zacząć uczyć bez kredy. Odpowiecie na to, jeśli nikt nie odpowie, wszyscy będą w kłopotach. Co? W tarapatach. Cokolwiek, proszę. Może być pudełko kredy. Może się pudełko kredy znajduje w szafce. Pani Alphys, może Suzy i ja? Dobry pomysł, Noel. Suzy, odkąd... przez to, że weszłaś jako ostatnia, dlaczego ty nie pójdziesz i weźmiesz troszkę kredy? Whatever. Urwał. Chris, czy możesz pójść z nią i upewnić się, że... Czy możesz się upewnić, że na pewno ją weźmie? I czy będzie się trzymała z dala od kłopotów? Dzięki, Chris. Do zobaczenia później.
Dziadła kreda. Is. Nie zauważyłam cię. Hej. Nic nie zauważyłeś, prawda? Nie możesz powiedzieć? Chcesz mówić? Please. Hej. Powiem ci sekret. Dzisiaj ludzie mnie wkurzają. Myślisz, że jeśli nic nie powiesz, nie można powiedzieć, o czym myślisz? To koniec. Złapałam Suzy, jedzącą całą kredę. To była jej ostatnia szansa. Teraz zostanie wyrzucona. Nie udawaj zdziwionego, Chris. Przecież wiesz, że to prawda. Każdy na to czeka. Każdy tego chce. Więc gratulacje, Chris. Złapałeś mnie. Kończyłam. Tylko powiem ci jeszcze jedną rzecz. To trochę głupie zostać wyrzuconym przez przekąskę. Więc Chris, jeśli ja wiem, że pociągniesz za spust, dlaczego nie zostanę wyrzucona za jakieś prawdziwe przewinienie? Chris, jak się czujesz? Jak się czujesz? Co myślisz o straceniu swojej twarzy? Nie. Chris, masz dobrą mamę. Byłoby głupio zmuszać się do chowania, do pochowania własnego dziecka. Okej, skończmy z tym. Weźmy trochę kredy, wróćmy do klasy i wtedy, Chris, zrobimy nasz projekt. Co o tym sądzisz? Nie musisz się przejmować z odpowiedzią. Jeśli nie zrozumiałeś do tego czasu, to i wybory nie mają znaczenia. Chodźmy, dziwolągu. Dobra. Idziemy. Boże, Boże, wolniej się nie dało. Nieważne, ja wezmę kredę. Nie jesteś przyzwyczajony do chodzenia wszędzie z kimś, trzymającym cię za rękę? Więc tutaj jest szafka. Dopiero zaczynamy mieć zabawę. Zabawa dopiero się zaczyna. I Chris, wydaje mi się, czy jest tam niesamowicie ciemno. Co się dzieje, Chris? Pójdziesz do środka, czy co? Dobra, jeśli masz zamiast być tchórzem, w takim razie ja. Pójdziemy w tym samym czasie. Widzisz? Czemu się boisz? Nic tu nie ma poza starymi papierami. Spróbuj mi znaleźć włącznik światła. Ja mogę chodzić, dobra.
Dziwne, nie mogę znaleźć włącznika. Myślę, że jest dalej. Dość duża szafka, nieprawdaż? Nie, w tym przypadku to bardziej jakiś, nie wiem, pokój, zaplecze. Backrooms. Myślałbyś, że już doszliśmy do końca. Hej, Chris. Myślę, że ta szafa jest uszkodzona. Nie ma żadnych ścian. Myślę, że wystarczająco się napracowaliśmy. Jeśli Alfis tak bardzo chce kredę, dostanie ją. Rozdzielmy się. Co do? Hej, to nie fajne, wypuść nas. Podłoga, ona... Ona się urwała. No, spadli. Czy to jest to, co ja myślę? Czy to już faktyczna część gry? Dobra. Super to jest, grafika jest mega, mega mi się to podoba. Genialne, piękne. Mega, super. Dobra, gramy dalej. Wiesz, gwiazdka? Co to jest? Nie rozumiem. A, to jest zapis po prostu. Dobra. Po prostu zapis gry. A nie z kim. Czułko toaletu bisiów. Wszystko jest powygryzane, jakby tam jakieś robaczki były. Idzie? Jest zbyt ciemno, żeby cokolwiek zobaczyć. E! Co było? Pięta. Jakieś oko. O, znowu było. Fajnie, może drobaki. Ja, czy co? No tak, kot wygląda. Jakieś pianki, jakieś, nie wiem, glutki. Dobra. A tu już koniec, dobra. Chodźmy więc. Yo, what the? O, dobra. Pierwsza walka. Już mi się podoba. Umyłeś swoje ciało w świetle. Siła świeci się razem z tobą, przebijając się przez ciemność. Ból, który płynął. Twoje HP jest całkowicie odnowione. Fajnie, kolejny sejwik. W Ukrainie. Tylko oczy... Tylko ślepe oczy... Tylko oczy oślepnięte przez ciemność mogą zobaczyć świat. Mogą zobaczyć drogę.
Znowu. Mógłbym przejść. Albo na górę tutaj? No nie wejdę co. Tutaj też nic nie ma. Halo? Aha! Ja mogę ich rozbić. Rozdmuchać piankę. Ej, odsuń się, podejść bliżej i a ja... A więc... Please? Uff. Ej, nie strasz mnie jak tak. No chyba, że chcesz dostać w twarz. W każdym razie wystarczająco chodziliśmy sobie dookoła. Trzeba znaleźć z nim wyjście. Gdzie właściwie jest stąd? Nieważne, ty nas spakowałeś, więc ty z nas to wyciągniesz. Prowadź, Chris. Interesujące. Nieważne, ty chodzisz o wiele za wolno. Jej, jaki speedrun. Jakiś pomysł, co mogą, co może chcieć od nas? Biegnij, Chris. Dobra, dobra, lecimy. Oj. Dobra. Chris, na dół. Stoję. Na wodospadzie by można tak spadać. Jej się w górę i na boczki poruszać. Tak, no oczywiście. Ale fajnie. Bardzo ładnie. O, żyjesz. Fajnie. Masz może pomyśl, czy to gdzieś zmyście? Ja też nie. No to super. Myślisz, że jest tam ktoś na górze? Jest safe. Z tobą? Zamek zagląda w ciemność. A czarny. Wystrzeliwuje z niego nieskończoną ciemność. Nieskończone ciemne niebo. Energia tego miejsca emanuje. I mamy kolejnego save'a. Mam nadzieję, że wam się spodobał pierwszy film z tej nowej serii. Z okazji subskrypcji. Jeszcze raz wam dziękuję, że wbiliście. Mam nadzieję, że wam się spodobało i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!